Dzień dobry, szalom, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Drugi odcinek naszego cotygodniowego, niedzielnego mini-maratonu z Total War'u. Przypominam, bitwa z Tuhaibejem, a jeżeli dobrze pójdzie, to nie będzie Tuhaibeja, bo rozbijemy armię przeciwnika, zanim Tuhaibej w ogóle się pojawi. Ale widzę, że on się zrespił na tyle blisko, że chyba zdąży wejść. Tu jest krawę. Nie, no on zdąży. Kurde, chociaż jakbyśmy bardzo szybciutko wjechali mu w te oddziały, tak prędziusiem, biegusiem, dosłownie, tak bardzo szybciutko, może nie zdąży. Także naprzód husaria, uderzać. W międzyczasie łapek w górę, soczysty komentarz. Bo co to jest? To jest strzelcy konni i strzelcy. No z generałem może przy odrobinie szczęścia, jeszcze jak nasi się sami nie zmasakrują od ostrzału. Zobaczymy, czy Friendly Fire działa, bo teraz będziemy dużo po swoich strzelać. No, masakrujcie, masakrujcie, panowie, masakrujcie. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, zmasakrowane i zmasakrowane. Dobra, dwa oddziały zmasakrowane, a oni niestety weszli. Niestety weszli, niestety dwa oddziały weszły. No szkoda, ale plan był odbitny. No, jakby im się nie udało wejść, no to byśmy mieli bardzo łatwe zwycięstwo. Wyłączam to strzelanie. Jest, 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 jest. Zdobijcie to resztę. Tak, bo to już wszystko ucieka. Okej, spoko, możemy się teraz rozstawić i poczekać. O Jezus, wy już idziecie, nie? Na jakimś górku bym stanął, na przykład tutaj. Nice. O rany, mam nadzieję, że zdążymy się ustawić, zanim to wszystko wleje się w moją piechotę, która próbuje się wycofać. No, może być ciężko z tym wszystkim. Weź ich tu złap. Okej, bo oni na razie skąsali. Musimy chyba jeden oddział piechoty poświęcić, żeby zatrzymali, bo jak się nie ustawimy i zaczniemy się z nimi bić tutaj w polu, może być ciężko, ale widzę, że oni się skupili na tej biednej 20, to było 20 żołnierzy. No dobra, bij się z nimi. Jestem w stanie poświęcić jeden oddział milicji miejskiej. Wy powinniście zaraz się ustawić i zacząć piękny ostrzał na nieprzyjacielu. Tak, ta górka ma dla nam mega przewagę, to na pewno ucieka, tak, tak, już uciekli. No, już tu zaczęliśmy ostrzał, nice. Dwa oddziały, możecie spróbować się wycofać teraz, ale jak wam się moralki złamią i uciekniecie, to i tak będzie spoko, bo ci już ładnie ostrzeliwują przeciwnika. No tu nam cały oddział poległ, ale to było tylko 20 w oddziale zostało. Dobra, wy uciekacie. Nice. I teraz nasi strzelcy rozpoczęli program, ta tutaj miało tych 20 stać. Dobra, i wy uciekacie i oni was zostawili. Spoko, swoje zrobiliście, tam kilku poległo, będziemy o was pamiętać, tak, tak. Wielkie zwycięstwo, wielkie zwycięstwo. Czy ty będziesz w nas wjeżdżał? Prawdopodobnie tak. Naprzód piechota. Jest, jest. Naprzód piechota. Nie wjedziesz? Nie wjedziesz. Wjedziesz? Nie wjedziesz? Dobra, zacznij się bić. Tak, tak, zacznij się bić. No bo w teorii nawet nie powinniście zadawać sobie obrażenia, nie? No właśnie. W teorii nawet sobie obrażeń nie powinniście zadawać. I wszyscy defense. Jest, jest. Wszyscy defense. Dobrze. Bijecie się z nimi? No wy moglibyście trochę z tyłu stanąć. Byłoby miło. Czekaj. Które to są oddziały? To są te dwa. Jest, jest. Stańcie tu z tyłu. Zarąbiście. Chodź tą kawalerią do przodu. Jest, jest. Bijemy się w to, żeby nie złamać moralki? Nie, oni już się wycofują. Okej, ale i tak możesz do przodu podjechać. Czy wy się we mnie gdzieś jeszcze wbiliście? Ja. Do tyłu. Do przodu, do przodu. To jest generał, nie? Wypadałoby to ubić. Wjedź w nich. Okej. To ucieka? Nie. Pozbądź się tego. Jakbyśmy mu generał, on ma tu dwóch generałów, nie? Tu hajbaja jakiegoś żbiczka małego. O, zwycięstwo. Za wszelką cenę ubić tego, tego bandytę. Za wszelką cenę. Ej, wy mieliście się tu wbić. Mieliście się tu wbić, nie wbijacie się. Okej. Daj tych dwóch strzelców. Stawcie się już tutaj. Dokończcie to, co walczy. To ucieka, ucieka. Nice, dobra. Do tyłu, panowie. Tych dwóch, te dwa oddziały piechoty ustaw za nimi. Dobrze, co tu się dzieje? Wy i wy nie walczyć. O rany, czemu wy tu stoicie? Mieliście się wycofać. Nie słuchacie się zajączka i potem tak to jest. I potem tak to jest. Tylko piechota i generał w niego się wbija. Nice. No mieliście się wycofać, zbany, nie biegnij w niego! Amebo, do tyłu! Do tyłu, amebo! Wycofaj się! O rany, skandal. Po prostu skandal. Jakby co, mamy tutaj tą lek... Czekaj, co? Mhm.
No cóż, ale zmasakrowali ich. 5 zostało. Ej, nie zauważyłem tego. Kurde, przybliż tą mapkę. Masakrowaliście ich, nie? W sumie do tego mieli służyć, żeby generała dobić. Ilu ich jest? 19. Okej. Okej. Daj kawalerom na flankę. Czy wycofaliście? Już wycofaliście się. Możecie ubić tych 16? Dobra, macie ostrzał, macie. Dobiliście wszystkich 3. Daj do przodu. Tak, biegiem. Zasłońcie ich już całkiem. Co to jest? Strzelcy. Krymscy Janczarzy. Weź sobie w to. 2 szarże powinny być spoko. Albo wiesz co, weź w ogóle wieź w tego, a ty na razie idź do tyłu. Potem dobijesz ich. Prawdopodobnie oni, ci Janczarzy, mają strasznie duże muralki. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, weź skręć. Dobij tego generała. Zabiliście go? Upadek wrogiego. Subachi Gimijimijini is dead. Zarąbiście. Daj tych tu. Nice. I tych 10. No poświęciliśmy. Jazda tatarska. Jazda tatarska pięknie walczyła z generałem przeciwnika. Strzelcy. Pięknie. Nice. Nice. Tuhaibei is dead. No more. Nice. Podoba mi się to. Czy to moralki wam nie łamie, czy coś? Może by wam to złamało moralki. Dwóch generałów straciliście, przywódcę frakcji. Ale wy jesteście szczęśliwi. Nie przejmujecie się zbytnio tym. Walczą równowaga sił. Dobra, odpuść im. Wjedziemy teraz tą kawalerią drugą. 29. Przy szarży 50 ich zginęło plus minus, tak? O, uciekają. Wjedź w tych. Okej, okay. Wjedź w tych. I myślę, że możemy puszować całą resztę, nie? Co my tu mamy? Do przodu, panowie. Do przodu, do przodu. Naszego generała rzuć tutaj. Jest, jest. Wjedź w tą jazdę krymską. Przechwyć szybko biegusiem, bo mi wjadą. Biegusiem, przechwytuj. Dobra, uciekają, uciekają. No jest, dobra, po bitwie. Po bitwie. Lubię, jak komputer tak rzuca tych generałów do szarży, żeby wszyscy zginęli. Ci powinni złamać się, nie? Chyba, mam nadzieję. Mam nadzieję. Albo nas bejtują, żeby opuścić nasze piękne, umocnione wzgórze i żeby ich gonić. W międzyczasie, kiedy oni będą uciekali i strzelać tych swoich fikuśnych łuków. Dobra, naprzód, panowie, cała piechota naprzód. Naprzód, wszyscy. Trochę strzelców szkoda. To nie był, nie? On tam miał jeszcze dziedzica, nie? Bo to był zwykły generał. Wiesz co? Gdzie jest tych, ty? O, kontynuuj bitwę, nice. Dobra, gonicie tych. Ty możesz gonić tych, bo to jest 60. Sporo ich ucieka. Konnica jedną... Co ten chłop tu? A, ci uciekli. Wy możecie próbować łapać co się da. Ty też możesz próbować łapać co się da. Większość tych z kawalerii nam niestety ucieknie, ale piechotę powinniśmy wyciąć. Ile straciliśmy? 40%. Okej. Okay. Gdzieś jeszcze tu biega? Halo, panowie, co to jest? Jakieś resztki. 5, to nie ma znaczenia. Dobra, ej, piękne zwycięstwo. Tylko nie chciałbym, żeby skraszowało. 780. No dobra, resztki pewnie wycofa, ta kawaleria pewnie do miasta się wycofa, nie? To już na automacie będziemy szturmować. A, tego w ogóle jednego generała złapaliśmy. Execute. Execute. A, wszyscy is dead. Wszyscy is dead. Odbiliśmy sieć zaporowską. Co możemy zrobić? Ja bym splądrował po raz drugi. 0 pieniędzy, ale zawsze 336 kozaków mniej na przyszłość. Co to Imperium Osmańskie tu biega? Chyba Rosja nas zaatakowała. Nie chcę nic mówić. Oczywiście się zgadzamy. Nie chcę nic mówić. Roku pańskiego 1650. Karol Stuart koronowany na króla Szkocji. Lutego odbyła się bitwa pod Krasnem, która stoi między wojskami polskimi koronnego, a wojskami kozackimi pułkownika. No, to była bitwa z Tatarami teraz. Kozacy, nie uznając zgody zborowskiej, zaatakowali wraz z siłami. Okej. Jezus, ale piękna historia. Rozegrała się jedna z największych bitew lądowych, bitwa pod Beresteczkiem, na czele 64-tysięcznej Armii Rzeczpospolitej, 20 tysięcy jazdy. Piękne staki, jak w Europie, 95 dział. Stanowiłem Kazimierz Waza, armią kozacką, tatarską, liczącą 110 tysięcy żołnierzy.
dowodził Bogdan Chmielnicki i Ismail Gerej. Rozpoczęły się pierwsze walki, które trwały przez dwa dni. W tej fazie niewielkie sukcesy odniesie pokonując kilkukrotnie działy polskiej jazdy. Piękna historia, ale nie czy będziemy wszystkiego czytać. Wojna turecko, bitwa pomorska, Paros, angielska wojna, a Karol został zabity przez Olivera. Serio? Okej, nawet nie działem. Ograniczenie z rejestru kozaków 20 tysięcy i prawo przebywania kozaków rejestrowych na terenie wojsk. Okej, spoko. Nowa misja umocni region, spoko. Czy mnie Rosja zaatakowała tą flotą? Jest. Rosja nas zaatakowała. Mamy wojnę też z Rosją. Okej, czyli o, jest armia. Dobra, tu już nie potrzebujemy szpiega. Wiemy, gdzie jest ta armia. No i zaczynają się prawdziwe kłopoty. Poczekajcie, czy jest dziche ten Wiedeń? Tak. Jest ogłoszono na Wiedeń. Co wy robicie, drodzy panowie? Nie mam pojęcia. Opór jest daremny, sieć zaporowska spłonęła pięknie. Wieści rodowe, więcej tego, raport z budowy, rekrutacja, dyplomatyczne wieści. Elektorat Bawarii z Palatynatem, Rosja z Rzeczpospolitem, Maroko z Rzymem, ogłosiły zawarły sojusz Szwecja, Krym, Brunswick, okej? Okay. No mówiłem, prędzej czy później będziemy walczyć ze wszystkim. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili tego. No nie, jesteś mędą. Kła przedmurze chrześcijaństwa, a ty nie chcesz krucjaty uznać, bandyto jeden. Nisponiu. Przeklęty. Dobra, idzie armia, dwie armie, tak? Czyli to, co zniszczy teraz Tatarów, mam nadzieję. Pozbądź się tego. Zostaw tu. 30 co uciekło, oni całkiem zginęli? Całkiem chyba zginęli. Zostaw 50 tej milicji miejskiej. Pozbądź się ich do końca. No to nie, że się pozbyłeś do końca. Wzrost cechy, strach, wzrost cechy, lojalność, racje pogorszone, spoko. Gdzie jest ten mój szpieg? Szpiego mój, jak szpiegu? O, shit, motherfuck, kurwa. To jest chyba ta armia, o której mówili. To się musiało zrespić. Nie ma bata. Nie ma bata, to się musiało zrespić. Ja pierdzielę, dobra, weź to dobij. Jezus, to jeszcze przeżyło. No dobra, musimy się z tym bić, no to jest piękna armia. To jest piękna armia, która musi to wygrać. No nie mamy czasu, żeby czekać. Więcej kozaków. A, bo musimy tą armię zakręcić i bronić. Czekajcie, wy potrzebujecie trzech tur, żeby cokolwiek zrobić. Problem jest ten, bo będzie na Smoleńsk. Nie, Smoleńska nie obronimy. A, zrekrutuj tu... Jezus, czemu to wszystko takie drogie dwie tury się robi? Chciałem tu wrzucić jakąś milicję, jakąkolwiek. Żeby trzymał oblężenie, żeby generała nie stracić. Cofaj generała. Jest, my nie chcemy generała stracić. Na razie nie będziemy tu nikogo rekrutować. Teraz tak. Drodzy panowie, co z tym Berlinem? Cztery tury. Co z wami? Czy wy idziecie nas zaatakować? Czy wy chcecie się tłuc? Bo ja nie mam tak armii, żeby za wami biegać. I z wami trzeba by. Dobra, co możemy ci dorekrutować? Pikinierzy, muszkieterzy. Jak ja chcę bić się ze Szwedami? Czy ja chcę się z nimi strzelać? Czekajcie, kawaleria, strzelcy. Co ty masz w tej armii? Masz strasznie dużo pikinierów. Bardzo dużo pikinierów. Masz działa i kirasjerów. Dobra, panie Radziwiłł. Damy tobie tych kirasjerów. Jezus, to 4000 kosztuje. Damy tobie tych szkotów. Masz armię. No i idziesz walczyć. Bo nic innego lepszego nie wymyślimy. Nie mamy już pieniążków. Ciężko jest zrobić ekonomię na Rzeczpospolitej, jak cały czas walczyć ze wszystkimi. I brakuje mi armii. A czy mamy gdzieś dyplomatę blisko kozaków? Może byśmy się dogadali w końcu? Czy wojna do końca? Tu mamy generała, który nic nie robi. Znaczy dyplomatę. Nic mi nie dacie. Pośpiewałem do Hiszpanii, zwiedzać świat. Okej. Okay. Gdzieś dyplomata blisko Bizancjum, idź do kozaków. Powszczyzna. Pogadaj ze Szwedami może. Może się zgodzą na jakieś zawieszenie broni, bardzo wymagające, nie? Nein to Talenkrieg. Ja, to Talenkrieg, a nie Dein to Talenkrieg. Kurde, ja będę cię uczył. Finlandia, beznadziejny. Brandenburgia. A może? Może zostawimy ich? Papież. Ty, papież! Właśnie, prawa handlowe. Nice. Info za info.
Nice. Chcesz sojusz? Właśnie sobie z mańskim. Nie. Dobra, żbiczku kochany. To nam powinno trochę poprawić relację z papieżem. No właśnie, dostaliśmy jednego krzyżyka. Dasz Sztokholm? Kurwa, nie dasz. Aha, tylko że teraz nie zużyję ciebie na Brandenburgię. No. Sytuacja trochę problematyczna, nie da się ukryć. Nie da się ukryć, to bardzo. Szkoda, że nie widzę, co to jest za armia. Ale powinniśmy dać radę. Czyli tak, tu czekamy, tu czekamy, tu mamy tych dwóch generałów, jest. Dobra, to na południe, panowie. My jeszcze żadnej normalnej jednostki nie zrekrutowaliśmy, nie? Żadnej. Wy się zbuntujecie, czy nie? W sumie nawet jakby się zbuntowali, byłoby spoko. Bo to jeszcze większy garnizon. Tak, nie byłoby źle. Bo tą armię raczej zatrzymamy. Rosja jest odkąd? Ona jest odtąd. Kurde, wojna z Rosją to będzie skandal. Dobra, koniec tury. No, tak jak przypuszczałem. I my kurde tam nie dojdziemy. Nie dojdziemy do Krakowa, bo mi to nie wiem, 2-3 tury zajmie. No chyba, że oni będą tak mieli... O, garnizon. Chyba, że oni będą tak mieli i będą to oblegać. No zgódź się. O, nieporządek wśród cywili, Czernichów, bo z jakiegoś powodu zmniejszyłem podateczki. W Smoleńsku niestety się nie zbuntowali. A ta armia idzie w głąb. Nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Dobra, za ślubiny, dyplomatyczne wieści, Siedmiogród, Francja, Genua, Rzym, Cym zawarły sojusz. Okej, spoko. Wiecie, jaki jest plus tego dżihadu na Wiedeń? Że Turcy nas prawdopodobnie nie zaatakują. Jest. Rany, ale bitwa się szykuje. No pokaż mi, co ty tam masz. 14%. Jest Bakczysara, który jest pusty. Jakbyśmy ich rozbili, bo to jest przywódca frakcji generał, czyli mogą mieć jeszcze gdzieś dziedzica. Jest. Jakbyśmy was rozbili tutaj, to by było zarąbiście. Byśmy poszli zmasakrować 3 tury do podda... Czy ty mnie znowu oblegasz? No ja pierdzielę, ziomek! Co? Jak teraz przegrałeś? Czekaj, czy ja tracę właśnie osadę? No nie pier... Nie! No i... Nie! Co jest? Serio wy to przegraliście? O rany, bitwy na automacie. Czeka nas masa bitew. 2 tury. Co tu jest? Stanisław Lubomirski, generał, który prawdopodobnie będzie kaput. Chyba, że dacie mi jeszcze turę. Lubomirski idzie na odsiecz. A skandal. Ej, serio my to na automat... Nie, no... A, Halina, zawał! On to ręcznie rozegrał, no... Przecież to był garnizon i to... Serio, przegraliście? Przed chwilą wygraliście taką bitwę. To jest ta sama armia. Dobra, zacznijmy po kolei. Tu, bitwa. Jebutna. 1:1. Co ty masz? Jezus. Dobra, jest dziedzic frakcji. Prawdopodobnie możemy ich wszystkich ubić. Konnica strzelecka, wszystko tu strzela, jest? Dobra, to jest do wygrania. Mamy masę piechoty. Ustawimy ich na z przodu, żeby się w nich wbili. Najwyżej będziemy dobijać, bo oni prawdopodobnie generałami się wbiją w strzelców. Jest. I my to zrobimy. I my to tak zrobimy. Także co? Bierzemy Wiśniowiecki, piękna bitwa. Więc albo ubijemy wszystkich generałów. Przywódców frakcji prawdopodobnie w Katatarze przestaną istnieć przez brak dynastii panującej. To jest prawdopodobnie 2 ostatnich członków rodziny. Ale ta armia musiała się zrespić, nie? Bo był event o tym. I nie wierzę, że taka ładna armia chłop to zrekrutował. Jeszcze z tak doświadczonych generałów. To jest prawdopodobnie zrespione, więc albo ich niszczymy i wtedy to nawet byłoby lepsze, bo nawet bym olał zajmował... Chociaż nie, ten Bakczysaraj bym przejął. Gdybyśmy polecieli Jeremim bić się z Ruskimi. Albo ich zmiażdżymy,
pójdziemy oblegać, nie? Dobra. Ale to myślę, że już w kolejnym odcinku daję wam podziękuję za uwagę, łapek góry, soczysty komentarz. Cześć, trzymajcie się, na razie. Elo! Thank you.